ruszyły największe targi ceramiczne w Polsce. Na tegorocznym święcie ceramiki ma się pojawić około 100 wystawców, a pierwsza ceramika i pierwsi klienci pojawili się w rynku już dziś wczesnym rankiem. I tak będzie do niedzieli. Targi to czas szczególny dla bolesławieckich firm ceramicznych, które w ciągu tych kilku dni odnotowują rekordowe obroty, ale to też dobry czas dla klientów, którzy mogą zaopatrzyć się w ceramikę w promocyjnych cenach. Kubki, filiżanki, ceramiczne serwisy schodziły dziś jak świeże bułeczki. Ceramiczne firmy jak co roku przygotowały też różnego rodzaju gadżety stworzone specjalnie na święto ceramiki. Dziś ruszył też ceramiczny ogród na skwerze przed Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego. Do niedzieli codziennie od 11 do 18 można tu zaopatrzyć się w ręcznie malowane kolekcje naczyń ceramicznych w aranżacjach nawiązujących do poszczególnych pór roku, a także tych z serii limitowanej. W zasadzie każdy tu może stworzyć swój autorski projekt. Do dyspozycji gości, a szczególnie dzieci, ceramika artystyczna oddaje glinę i wyroby biskwitowe, które można samemu pomalować. W studio designu można zapoznać się m.in. ze skomplikowanym procesem projektowania formy ceramicznej albo obejrzeć pokaz malowania wyrobów ceramicznych. Można obejrzeć też rzeźby bolesławieckiego artysty Jacka Opały w połączeniu z autorskimi zdobieniami Teresy Liany i Marii Starzyk. Oficjalne otwarcie ogrodu zaplanowano w piątek o godzinie 11. Towarzyszyć mu będzie pokaz artystyczny Cztery pory roku w wykonaniu pracowników spółdzielni, a także prezentacje studia designu. Tymczasem w sobotę w południe ceramika artystyczna zaprezentuje katalog wydany z okazji 25-lecia pracy głównego projektanta spółdzielni Mariusza Ochockiego. Święto ceramiki to także okazja dla bolesławieckich firm, by pochwalić się nowościami we wzornictwie. Służyć temu będzie czwartkowa wystawa w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wernisaż w galerii Mała Biała rozpocznie się o godzinie 18.00.